Dostałem wiele telefonów z Portugalii. Piłkarze pytają mnie, jak się gra w Polsce. Zawsze odpowiadam, że jestem tu szczęśliwy i ludzie traktują mnie w Poznaniu niezwykle serdecznie. Nie wyobrażam sobie kolejnego powrotu do Portugalii. Mogłem spokojnie zostać w ojczyźnie. Kluby zdają sobie tam sprawę z mojej wartości, ale zawsze powtarzałem, że zależało mi na emigracji. Po spędzeniu kilku udanych sezonów w lidze portugalskiej uznałem, że warto spróbować sił gdzie indziej. Pojawiło się kilka propozycji z zagranicy. Mogłem nawet zarabiać więcej w innych miejscach, ale ofertę z Lecha potraktowałem jak wyzwanie. A ja kocham wyzwania. Miałem do czynienia z wieloma świetnymi trenerami, którzy dziś pracują w wielkich klubach. Sergio Conceição w Porto, Paulo Fonseca w Szachtarze, José Peseiro do niedawna pracował w Sportingu. Praca z nawałką to jednak ciągła nauka i mnie to odpowiada. Zawsze jestem skoncentrowany na odprawach wideo, których mamy naprawdę wiele, czy podczas treningów, by w 100% zrozumieć jego sposób myślenia. To fundamentalne w naszej pracy. Wciąż daleko nam do realizacji planu, który nakreślił trener. Przed nami bardzo wiele pracy, byśmy stali się tak silnym zespołem, jak Adam Nawałka zakłada. Mam jednak szczęście, że trafiłem na takiego fachowca. Młodzi zawodnicy powinni zdać sobie sprawę, że praca z kimś takim to po prostu przywilej. Sapinto to też wspaniały trener. Znam go od wielu lat. Swego czasu byłem nawet blisko pracy z nim. Grałem wtedy w Bradze, a on pracował w Belenenses. Ostatecznie jednak nie udało się doprowadzić do transferu. Mecz z Legią to bardzo ważne spotkanie dla nas i dla naszych kibiców. Jeżeli ktoś interesuje się futbolem, musi zdawać sobie sprawę, że Lech to wielki klub. Bardzo chciałbym zdobyć tutaj mistrzostwo. Pracuję z takim myśleniem od samego początku. Wiem, że w tym sezonie nie idzie nam tak, jak zakładaliśmy, ale nie odpuszczę. To proste, nigdy się nie poddam i szczerze liczę, że damy naszym kibicom to, na czym najbardziej im zależy, czyli tytuł. Oni na to zasługują, są naprawdę, a muszę powiedzieć, że odróżniają się od reszty Europy. Jeżeli ktoś obejrzy nasz najbliższy mecz, szybko przekona się, jaka panuje tu atmosfera. Jogo, para quem tiver a oportunidade de assistir ao próximo jogo, vai ver que realmente o ambiente no estádio é...